Upadek gigantów Kena Folletta jest powieścią o niezwykle epickim rozmachu i myślę sobie, że niewiele jest dzisiaj powieści, które potrafią zobaczyć różnego rodzaju konflikty społeczne i konflikty polityczne, z którymi mamy do czynienia przez pryzmat zdarzeń historycznych. Zdarzeń historycznych, które zostały opracowane w tak pieczołowity sposób. Dlaczego Austriacy tak długo zwlekają z przekazaniem swoich żądań serbskiemu rządowi? W Upadku gigantów gram postać Waltera von Urlicha. Fajnie jest wcielić się w taką rolę i w taką postać arystokraty, który jest tak blisko kluczowych wydarzeń, który spotyka się z tak ważnymi ludźmi, który ma tyle pieniędzy. Do książki Upadek gigantów nagrywam postać, wcielam się w postać Maud Elizabeth Fitzherbert. Mój wuj książę ma jedną z największych bibliotek w Londynie. Pan pozwoli ze mną, a dowiodę, że jest pan w błędzie. Mogę opowiadać o tej mojej postaci i opowiadać, bo muszę powiedzieć, że ją bardzo lubię i jakoś bardzo się zżyłam z tą dziewczyną, która mi trochę imponuje. W tym wieku byłam zadłużoną w tobie po uszy uczennicą. Ja też się w tobie dłużyłem. Tutaj mamy też szansę z Agnieszką, z moją żoną, stworzyć parę, bo to jest dużo przyjemniejsze i dużo łatwiejsze, kiedy patrzymy sobie w oczy i gramy tę wielką miłość, która łączy Waltera i Maud. Mój stosunek do mojego bohatera jest bardzo ambiwalentny, bo to jest właśnie taki rodzaj bohatera, klasyczny bohater z wyższych sfer. Bohater absolutnie dynamiczny, ciekawa postać, dużo, dużo do przezwyciężenia ma Grigori. Dużo, bardzo dużo, dużo emocji do zniesienia. 7 rubli za worek kartofli? To jak ludzie żyją? Przejmujące są zawsze te sceny, ja lubię takie historie, kiedy prawda musi się obronić w inny sposób. Kiedy się przyglądam temu bohaterowi i próbuję jakoś właśnie podotykać jego emocji, no to jest ciekawsze. Tak, lubię go. To zabrzmiało tak, jakbym nie był mile widziany. Wydaje mi się, że forma audiobooka jest bardzo sensualna. Tylko taka forma pozwala nam tak naprawdę nie tylko być bliżej tych postaci, ale za pośrednictwem wszystkich dźwięków i muzyki możemy w jakimś sensie tę wyobraźnię słuchacza czy czytelnika dodatkowo zainspirować. Jest fantastycznie i to jest niezwykle miła przygoda i praca z takimi świetnymi ludźmi, bo dzięki temu człowiek się otwiera, ma ochotę na więcej, więc to jest taka idealna współpraca, na pewno twórcza. Tak się zdarza, że my rzeczywiście bardzo lubimy to, co robimy, więc a jeszcze tutaj w tych bardzo fajnych warunkach z tak fantastycznymi realizatorami, doświadczonymi, też jest to duża przyjemność, więc tak, no to nasza praca, naszą pasją.